Dzień dobry. Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze w życiu? Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nad tym wspólnie zastanowili. Jeżeli pozwolisz, trochę poprowadzę cię poprzez te rozważania. Co jest najważniejsze w życiu? Ostatnio sprawdzałem, które z moich filmów mają najwięcej wejść, największą popularność w ostatnim czasie. I wyszło mi, że Zaklęcia i Rytuały miłosne. Czyli wychodzi na to, że dla większości z widzów bardzo ważne są związki, czy to małżeńskie, czy partnerskie, jakiekolwiek. Natomiast zastanówmy się, czy to jest akurat najważniejsze. Owszem, dobry związek, małżeństwo, gdzie dwie osoby wzajemnie się wspierają, wzajemnie są sobą zachwycone, wzajemnie idą przez życie wspólnie, patrzą w tym samym kierunku, osiągają wspólne cele. Jest to bardzo ważne i pomocne. Natomiast tutaj mam wrażenie, że wiele osób raczej szuka albo przygody, albo chce posiąść inną osobę. Nie chce tutaj być w związku partnerskim, tylko chce mieć kogoś na własność. To jest niemożliwe. I zapewniam cię też, że jeżeli dojdziesz do tego za pomocą sztuczek, zaklęć, rytuałów, to nie będzie nic warte. Prawdziwa wartość jest w tym, jeżeli dwie osoby naprawdę tego chcą, a nie ktoś kogoś do czegoś zmusza. I czy to jest aż tak strasznie ważne? Jest wiele osób samotnych, które doskonale radzą sobie w życiu, które doskonale wiedzą, czego chcą, które potrafią naprawdę, naprawdę bardzo się cieszyć swoim życiem. Więc jeżeli nie to, jeżeli nie te przygody czy związki miłosne, to co jest najważniejsze? Może sława, zaszczyty, tytuły? Czy to jest aż takie ważne? Wyobraź sobie, że jesteś sławną osobą, tak? Wiele, wiele osób o tym marzy. Ale co? Już nigdy nie wyjdziesz z domu bez ochrony? Już nigdy nie pójdziesz sobie gdziekolwiek samotnie, przyglądając się ludziom, przyglądając się sytuacjom? Nie usiądziesz na brzegu morza, wpatrywać się w fale, bo zaraz będą tłumy? Czy to naprawdę jest z tego wszystkiego warte? A zaszczyty, tytuły? Może naukowe, chociaż powiem ci, że mam znajomą, która jest dosyć mocno wykształcona, z tytułami. Zawsze, kiedy ktoś zadaje jej pytanie, głupie pytanie, o wykształcenie, odpowiada: mam maturę, tatuś mi kupił. Czy znowu prezesi, superprezesi, naczelnicy, dyrektorzy, czy to jest aż takie ważne? Powiem ci szczerze, gdybym szedł gdzieś do pracy i powiedzieli mi, że mają dwa stanowiska do objęcia. Stanowisko nadprezesa do spraw najważniejszych, króla świata i humdziu bumdziu z pensją 5000 zł. Mają również stanowisko ostatniego pomietła, szmatławca, ale dają 7. Wybrałbym szmatławca. Te wszystkie tytuły, te wszystkie sława, to jest tylko nadrabianie własnego poczucia niskiej wartości. Jeżeli znasz swoją wartość, to jest ci to niepotrzebne. A więc nie jest to najważniejsze w życiu. W takim razie co? Może pieniądze? Pieniądze są bardzo ważne. Musisz coś jeść, musisz się w coś ubierać, musisz zapłacić za czynsz, musisz zapłacić za prąd. Bez pieniędzy nie da rady. Pieniądze są ważne, bardzo ważne, ale tylko tyle pieniędzy, ile ci naprawdę potrzeba. Ludzie, którzy popadają w nauk nadmiernego gromadzenia bogactwa, nadmiernego robienia interesów, ludzie, którzy... dla których pieniądze stają się wszystkim, są strasznie nieszczęśliwi.
Wszystkich pieniędzy świata nie zdobędą. We wszystkich swoich domach naraz nie zamieszkają, do wszystkich samochodów naraz nie wsiądą. Ale chcą więcej i nigdy tego nie osiągną. Ludzie, którzy dążą do bogactwa, dla bogactwa, są w wiecznym nienasyceniu, w wiecznym cierpieniu. To nie jest chyba również to, czego szukamy. Co może być jeszcze ważne? Co jest takie najważniejsze? Wiesz co? Tego ci nie powiem. To przekonanie musi wypłynąć z twojego wnętrza, z twojego serca, z twojej duszy. Musisz naprawdę wiedzieć. Nie to, że ja czy ktoś, ktokolwiek inny ci to powie. Musisz wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. Musisz to samodzielnie określić. Musisz do tego dojść. Kiedy dojdziesz do tego samodzielnie, zapadnie w tobie głębokie przekonanie. I to będzie prawdziwe. Na koniec chciałbym tylko podzielić się z tobą krótkim cytatem z Edwarda Stachury. Nie brukliński most zbudować, ale czyjąś najczarniejszą noc przemienić w jasny dzień. To jest dopiero coś. I życzę ci dobrego wyboru i właściwych odczuć. Zapraszam również na inne filmy, które może troszkę pomogą. Zapraszam do subskrypcji. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.